witam bardzo serdecznie. Program Zawsze Warto Rozmawiać. Moim gościem jak zwykle jest Ola Kozankiewicz, psycholog. Olu, dziś bardzo ważny temat. Koniec roku, początek roku to czas na refleksję, na analizę i postanowienie poprawy w wybranych obszarach naszego życia. Ale postanowienia to jedno, a dążenie do nich to drugie, bo bardzo łatwo na kartce sobie wypisać tam 2-3 postanowienia, jakie ja je zrealizuję przez ten rok, a potem wiadomo jak bywa, bardzo często przychodzi rozczarowanie, ale na początek zapytam, czy warto w ogóle robić sobie takie noworoczne postanowienia? Warto. Każdy z nas potrzebuje jakichś zmian, potrzebuje też wzrostu. I my się zmieniamy, my się rozwijamy i albo jesteśmy świadomi tego procesu zmian i wpływamy na niego, albo jesteśmy nieświadomi i wpływają na nas różne wydarzenia, różne osoby i tak naprawdę nie wiemy, nie mamy świadomości, kim się stajemy, jacy się stajemy, co my wybieramy. I dlatego ja jednak uważam, że warto mieć wpływ na kierunek naszych zmian. I postanowienia są właśnie dobrym sposobem, żebym to ja szła w tym kierunku, w którym ja chcę iść i żebym osiągała te cele, które ja chcę osiągnąć. I statek, który wie, dokąd płynie, ma wielką jakby szansę osiągnąć swój cel. I z nami jest podobnie. Bo właśnie ważny jest cel tego postanowienia, tak? Nie samo postanowienie, tylko co ja chcę dzięki temu osiągnąć. Bo tak przygotowując się do naszego programu, troszkę wam sobie poczytałam, wiadomo, ale... ważne jest też, czy coś postanawiamy dla siebie, czy żeby udowodnić otoczeniu. Ja tak sobie myślę tak o kilku takich sprawach, że kiedy mam jakieś postanowienie, one musi być realne do zrealizowania, bo mogę mieć postanowienie po prostu nierealne. I na przykład, czy będąc w Polsce, mam takie postanowienie, że na przykład w tym roku nauczę się podstawowego używania języka angielskiego czy hiszpańskiego. I jeżeli naprawdę ja potrzebuję znajomości tego języka, czy żeby lepiej porozumiewać się w czasie podróży, czy żeby wykorzystywać go w pracy, to zadaję sobie pytanie, czy na przykład będąc w Polsce jestem w stanie nauczyć się dobrze języka angielskiego. I czy też mam zdolności lingwistyczne, bo nieraz mam postanowienie, a jestem bardziej jakby czy matematykiem, czy nie mam tak silnej pamięci długotrwałej, czy nie mam też dobrego słuchu muzycznego i to postanowienie jest jakby mniej realne do zrealizowania. I każde postanowienie według mnie też wymaga ode mnie poświęcenia czasu, wysiłku i pieniędzy. Jakby nie da się czegoś osiągnąć bez jakiejś przestrzeni. Żeby na przykład nauczyć się języka angielskiego, no nie wystarczy uczyć się go raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu. Tak naprawdę musimy się języka uczyć każdego dnia. I teraz dla mnie jest to pytanie, czy na przykład wybrałam akurat dzisiaj język angielski, ale możemy każde inne wziąć postanowienie i go analizować. Schudnięcie. Pytam wprost, wiesz, z morami większości kobiet, schudnięcie, tu też trzeba sobie wyznaczyć. Ja jako psycholog. Celem jest zdrowie, czy to, że chcę lepiej wyglądać, chociaż jedno nie wyklucza drugiego oczywiście. Dla mnie no, jakby same schudnięcie no, już nie świadczy o zdrowiu. Jeżeli celem jest osiągnięcie lepszego zdrowia, czy ładniejszej sylwetki, jakby to jest bardziej coś jakby ważne. No same schudnięcie... Schudnięcie, no to umówmy się, no przy nadwadze na przykład, kiedy rzeczywiście to jest ważne, tak? I komuś ciężko się zmotywować. Ale też, czy to jest realistyczne do zrealizowania? Bo na przykład same schudnięcie, one ma wówczas jakąś wartość, kiedy ja wprowadzę jakieś większe zmiany, na przykład zmiany sposobu swego poruszania się, czyli na przykład nie wszędzie jadę samochodem, ale do części miejsc ja teraz będę chodzić piechotą, mimo deszczu, śniegu czy czegoś innego, że na przykład ja rezygnuję z części dań, na przykład ze wszystkich słodyczy, że na przykład ja też będę zajmowała się sportem i też częściej niż raz w tygodniu, to będzie systematyczne. Jem regularnie, pójdę do dietetyka. I te zmiany są nie tylko na miesiąc czy na rok,
ale żeby zmiany były efektywne, one muszą być na całe życie. Czyli żeby nasza figura na przykład utrzymywała się na przykład w standardzie L-ki czy tam XL-ki, szczerze powiedziawszy, no to nie ma większego znaczenia, jakby jaka figura jest, ale według mnie ważne jest zdrowie, to te zmiany, żeby one były długotrwałe, to tak naprawdę my musimy poświęcić temu jakiś większy odcinek trzeba czasu. Trzeba być konsekwentnym, ale jak się nie zniechęcić? Jest taka fajna teoria, którą często psychologowie i psychoterapeuci wykorzystują przy dialogu motywującym. I jest takich dwóch uczonych, też psychologów, Rolnik i Miller, amerykańscy uczeni, którzy mówią o etapach zmian. I okazuje się, że najczęstszą naszą pomyłką jest to, że my coś chcemy, na przykład to chudnięcie, czy nauczenie się języka angielskiego, czy może bardziej ambitne zmiany, jak na przykład zmiana naszych relacji w małżeństwie, żeby one były głębsze, żeby to małżeństwo dało nam dużo satysfakcji, żeby w końcu pojawił się dialog tam, gdzie jest milczenie czy kłótnia. I według mnie to są bardzo takie ważne i istotne zmiany i może też warto nieraz mieć no, takie jakieś postanowienia. One też są no, długotrwałe w realizacji. Ale Rolnik i Miller o czym mówią? Że żeby podjąć działanie, przedtem muszą nastąpić minimum 3 fazy przygotowania. Czyli nie da się coś wprowadzić w działanie bez rzetelnego przygotowania. Oni używają takich mądrych pojęć jak prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, czyli 3 okresy, które przygotowują nas do momentu, kiedy w ogóle zacznę jakiekolwiek działanie. A co to oznacza? Że na przykład ja potrzebuję jakiegoś czasu na rozważenie, czy rzeczywiście to jest dla mnie problem, czy to dla mnie nie jest problem. Nawet ta sama waga, o której mówisz, Nino. Czy tak naprawdę zmiana mojej wagi jakby czemu ma służyć? A może tak naprawdę ja nie kocham samej siebie, ja nie akceptuję swego życia, sposobu swego życia, tego, czego ja osiągnęłam. Może wielu innych rzeczy ja nie akceptuję. I mam nadzieję, że jeżeli zmienię wagę, to moja wartość wzrośnie. No nie obowiązkowo. Możemy mieć przepiękną wagę, przepiękny wygląd, no to nie wpłynie na moją samoocenę czy na relacje moje z mężem. Mogę być najpiękniejszą kobietą i naprawdę traktować niegodnie swoje dzieci, czy swojego męża, czy swoich kolegów w pracy. I jakby może wtedy warto zmienić swój cel. I czyli jakby okres przygotowania do zmian, prekontemplacja, w ogóle zastanawiam się, jaki u mnie jest problem. I czy problem z wagą to jest najbardziej istotny problem? Czy na przykład, kiedy myślę o angielskim, jakby czy istnieje w ogóle problem w tym, że potrzebuję tego angielskiego? A może ja myślę o rozszerzeniu swojego pola działalności, na przykład nie tylko konsultowania Polaków, ale chciałabym również konsultować klientów, którzy używają na co dzień język angielski. W tym momencie rozumiem, że cel jest no, bardzo poważny, bo nie wystarczy mi tylko znajomość na poziomie podstawowym, ale naprawdę muszę znać angielski na najwyższym poziomie. I nieraz właśnie potrzebujemy czy rozmowy z przyjacielem, czy rozmowy z jakimś specjalistą, może i często z psychologiem, żeby tak naprawdę ustalić, co jest przedmiotem moich oczekiwań, moich zmian, bo ja mogę inwestować czas, energię na zmianę mebli, sposobu ubierania, makijażu, nawet swojej wagi. No tak naprawdę to niczego nie zmieni. Mogę mieć piękne mieszkanie. Ja nieraz widzę przepiękne mieszkania, tylko kiedy ja wchodzę w to mieszkanie, nie odczuwam ciepła, życzliwości i dobrych Ale relacji. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś o postanowieniu poprawy relacji. Mm-hmm. Bo to tak rzadko się zdarza. Zawsze to są jakieś takie konkrety, prawda? A to świetne. Poprawa, ale nawet takie postanowienie o poprawieniu relacji z kimś dla nas bardzo ważnym, one potrzebują większego okresu przygotowania, nakładu czasu, mojej energii i pieniędzy. Pewnie terapia, która trwa tydzień czasu, nie przyniesie rezultatów. Pewnie najlepsza sesja. Na przykład znam wiele osób, które korzystały z programu sesji dla małżeństw, z programu Retrowild, to jest program francuski i też Polska przeprowadza cudowne sesje Kana. No, takie sesje odbywają się latem. Więc teraz pytanie, czy ja jestem w stanie w grudniu, styczniu
sprawdzić w internecie, jakie są propozycje poprawy relacji na przykład między nami rodzicami a dziećmi, czy na przykład między mną a moim mężem czy żoną. Gdzie takie programy odbywają się? Ile one kosztują? 3000, 5000, 1000 zł? Kiedy one się odbywają? Czy jestem w stanie sobie zaplanować urlop na lipiec, czerwiec i oddać tydzień czasu na taki program edukacyjny, formacyjny czy terapeutyczny? Czy jestem w stanie w tym programie tylko być tydzień czasu, na przykład za pół roku latem, czy jednak chciałabym zaangażować się, czy w terapii, czy na przykład w innych programach, które ulepszają małżeństwo, zainwestować chociaż rok czasu i wykonywać jakby zadanie, które są ode mnie oczekiwane. Jeżeli ktoś mi proponuje zmianę sposobu prowadzenia konwersacji, dialogu z moim mężem, może ja jednak odłożę swój sposób, a zacznę słyszeć to, co mąż do mnie mówi, jak on się czuje i brać propozycje, które ktoś mi jakby proponuje. Zmiana relacji nie uda się... Czyli sugerujesz, że bez terapii, bez zainwestowania... Czasu, wysiłku i pieniędzy nie da się. Tak naprawdę, żeby małżeństwo troszeczkę się ulepszyło, potrzebujemy minimum roku czasu pracy. Nie tygodnia, nie miesiąca, nie weekendu. I teraz, czy to zadanie jest dla mnie po pierwsze realistyczne do zrealizowania i należy też wybrać jedno zobowiązanie, czyli nie, będę szczupleć, nie zawsze dla mnie to jest najlepsze zobowiązanie. Ja bardziej preferuję nauczyć kobietę kochania samej siebie, podwyższenia swojej samooceny z wagą taką, jaką jest. Czyż powiedz to jeszcze raz głośno. Każda kobieta, bez względu na swoją wagę, wygląd, jest wartościową kobietą, mądrą, godną kochania i ma wszystko, co jest tylko potrzebne, żeby miała cudowne życie. I jakby waga nie jest czynnikiem istotnym. Czy ja bym była innym psychologiem, jeżeli bym ważyła nad 78 kg albo 115, byłabym tą samą osobą, mając jakby inny wygląd. Czy na przykład jestem brunetką, czy szatynką, czy blondynką, jakby moje wnętrze pozostaje takie same. Jakby to nie ma większego znaczenia. Czy ja mam zmarszczki, czy mam pomalone paznokcie, to nie wpływa na moje wnętrze. One albo o nie dbam, albo o niego nie dbam. I tego się nie przykryję po prostu ubraniem czy makijażem. Fajnie dbać, ale niech to nie będzie sensem życia. Dokładnie. Tak? Nie uzależniamy od tego swojego szczęścia. Dokładnie, że jak jestem daleka od takich postanowień jak zmiana sposobu wyglądu, zmiana wyglądu swego, zmiana swoich sposobu ubierania, mebli, czy miejsce wypoczynku, a może w tym roku pojedziemy gdzieś tam. To nie jest naprawdę ważne. Ja zbyt często widzę pary młodych, cudownych ludzi, którzy mają po 20 lat, gdzie urlopy czy wspólne wyjazdy są naprawdę wielkim jednym nieporozumieniem i kłótnią. I tak naprawdę wakacje w najpiękniejszym kraju nie zmienią moich relacji, jeżeli ja nie zainwestuję szczególnego czasu właśnie, żeby te relacje zmienić. I żeby zmiana jakakolwiek miała szansę na zaistnienie, naprawdę potrzebujemy dłuższego okresu przygotowania. Czyli jakby pytam się, co dla mnie jest istotne. Szukam miejsca, ludzi, sposobów, którzy pomogą mi zrealizować mój cel. Czyli na przykład wiem, taka sesja La Małżeńskana odbywa się pewnie w Warszawie, a może w Wrocławiu, a może w Paryżu, wtedy i wtedy. Kosztuje tyle i tyle. Czy jesteśmy w stanie zainwestować te pieniądze, nasz urlop, nasz czas i zmotywować siebie wzajemnie, żeby na przykład tam pojechać? To trwa. Następna sprawa. Co ja mogę zrobić, czy w ogóle ja jestem gotowa, że nie zmieniam ja całego świata, czyli na przykład nie zmieniam i nie oczekuję, że mój mąż się zmieni, moja córka się zmieni, moi podlegli się zmienią, moi podopieczni, ale może pozwolę sobie z okazji nowego roku uświadomić, że zmienić się mogę tylko ja. Że ja nie oczekuję zmian od swoich uczniów, od swoich kolegów, od swojego męża, tylko wyłącznie od samej siebie. I to jest wystarczające, żeby świat wokół mnie się zmieniał. Że jeżeli ja chcę, żeby moje małżeństwo było inne, pierwsza mam się zmienić ja. Dobrze, a powiedz teraz jeszcze o tej drugiej fazie, bo byliśmy przy pierwszej, tak? Tak. Pierwsza jest faza prekontemplacji, czyli czy w ogóle istnieje problem. Na przykład ze zdrowiem, z wagą, z moją znajomością języka angielskiego, może tego nie potrzebuję. Kolejna faza to jest kontemplacja, gdzie już stwierdzam, u mnie istnieje problem.
Kad u mnie istnieje kad problem, że kad jadę do Włoch czy do Niemiec, ja nie jestem w stanie posługiwać się językiem. Że jestem na konferencji i ciągle potrzebuję tłumacza i nawet na korytarzu nie jestem w stanie zapytać się prelegenta o coś, bo mój język nie jest chociażby na poziomie podstawowym. I teraz w fazie kontemplacji zaczynam widzieć plusy i minusy sytuacji, która w moim życiu istnieje. I może w końcu zobaczę, że tych minusów jest dosyć dużo, na przykład, że mamy nijakie małżeństwo. Że na przykład brak znajomości języka angielskiego nawet mi przeszkadza na lotnisku. Skoro ktoś pyta się mnie o coś tam, a ja nie potrafię wyjaśnić, że na przykład ja mam bagaż taki, a nie inny. Albo na przykład nie wiem, gdzie jest moja bramka wejścia i nie potrafię jakby... I szukam tylko Polaka, a nie obowiązkowo na tym lotnisku jakiś Polak istnieje. A być może Polak też mówi w tym czasie po angielsku i myślę, że on nie jest Polakiem, bo wyglądamy dosyć podobnie. Jak my Europejczycy mamy bardzo podobną urodę i ciężko jest odróżnić, kto jest kim. I faza właśnie kontemplacji jest faza jakby taką huśtawką, że szukam plusów i minusów. Jeżeli coś przeważy, przeważy na przykład argumentacja, że jednak potrzebuję tego języka, że jednak ja chcę mieć dobre małżeństwo. Ja w niektórych kwestiach, ja myślę, że ja jestem taką tradycjonalistką i marzycielką. Ja uważam, że jeżeli mamy małżeństwo, ma być one dobre. Jeżeli jestem chrześcijanką, to ma być to one autentyczne. Jeżeli jestem psychologiem, to ja całe życie się rozwijam. Jeżeli ja mam dzieci, to ja mam zobowiązanie do końca życia kochania, opiekowania się i też motywowania ich do jakiegoś rozwoju. Jeżeli robię cokolwiek innego w życiu, daruję prezent, staram się, żeby on naprawdę był znacznie lepszy, niż bym sobie kupiła. Bo niech to będzie jakby coś podarowanego, takiego no, jakby porządnego. Jeżeli ja wywołuję, chcę jakieś zmiany, niech naprawdę one będą trwałe i istotne. Czyli i dopiero po tej właśnie fazie kontemplacji następuje trzecia faza przygotowania do zmiany. Czyli co ja konkretnie mogę zrobić, żeby ta zmiana jakby zaistniała? Czyli to, o czym zaczęłam dzisiaj mówić. Czy ona jest realistyczna w tych warunkach, w których jestem, z tymi kosztami i z taką moją motywacją? Czy ona jest prosta w realizacji? I wybieram tylko jedno zadanie na ten rok. Nie pięć, nie sześć. Czyli jeżeli angielski, to nie warto może jeszcze hiszpański sobie jakby dołożyć. Jeżeli inwestuję w małżeństwo, no to może nie prowokuję jakby każdej kłótni, że no jak, przecież mieliśmy kupić nową sofę czy nowy mebel. Może warto, ostatnio rozmawiałam z jednym małżeństwem, które też jest w kryzysie, i tam był kryzys i w małżeństwie, i kryzys dotyczący jakby wykonywanych zawodów, i braku satysfakcji z zawodu wykonywanego przez jakby małżonkę. I różne kwestie były omawiane właśnie na tej fazie prekontemplacji i kontemplacji. I kobieta stwierdziła, że jednak w tym roku oni inwestują w nowe ogrodzenie, które będzie kosztowało ich tam 30 tysięcy, 40 tysięcy złotych. Więc no człowiek ma wolność. Możemy pieniądze zainwestować w zmianę ogrodzenia, które pewnie jest też bardzo ważne i świadczy, że nasz domek jest bardzo piękny. No możemy te koszty też zainwestować w zmianę swojego zawodu w wieku 40 lat, czy 30, czy 50. Możemy też zainwestować w poprawienie relacji w rodzinie. Pewnie one nie wymagają aż takich dużych kosztów, ale w co inwestujemy, to i uzyskujemy. I dopiero właśnie po takich długich etapach przygotowania jest możliwe rozpoczęcie zmiany. I dlatego nie da się ustalić zmiany 1 stycznia i zacząć go realizować 5 stycznia. W jednym z artykułów, przepraszam, że ci wejdę słowo, wyczytałam, że podobno tylko 5% realizuje te swoje postanowienia. No to wedle tego, co mówisz, to ja już wiem dlaczego, bo to nie jest taka prosta droga. Dokładnie, bo jeżeli ja zaczynam te zmiany, jakby o nich myśleć w styczniu, naprawdę powinniśmy zacząć je realizować w czerwcu. Czyli przygotować sobie jakby pas startowy, finanse, możliwości ludzi i też własny wysiłek. Jeżeli ja naprawdę zobowiązuję się do uczenia się języka angielskiego, ja szukam lektora, w ideale też IT speakera, z którym jestem, inaczej się rozmawia z Polakiem po angielsku, czy z Niemcem, no inaczej z Brytyjczykiem. Oczywiście. To jest kompletnie inny język. I ja rozumiem, że mając gromadkę dzieci, mając swoją pracę, mając swoje obowiązki, swój wiek i swoje zmęczenie, żeby naprawdę się nauczyć języka, szczególnie w takim wieku, jak jest mój wiek, 40+,
ja muszę każdego dnia znaleźć 1,5 godziny czasu na angielski. Nie oszukujmy się, inaczej ja się go nie nauczę. Jeżeli ja chcę chociaż troszkę ulepszyć moje zdrowie, no to ja jabłka, gruszki i śliwki nie jem raz w miesiącu, ale każdego dnia. Mam czas na zjedzenie jednego jabłka i być może też nabranie różnych witamin czy jakichś innych wspomagających leków, które ulepszą mój stan zdrowia, kręgosłupa czy czegoś innego. I ta zmiana nie może być tylko w ciągu miesiąca, stycznia, bo naprawdę bóle powrócą. Jeżeli na przykład ja wiem, że ja mam chory kręgosłup, to oznacza, że do końca życia ja muszę robić ćwiczenia. Jak często? Każdego dnia. Minimum 15 minut dziennie. Oczywiście. Olu, a jakby tak trochę prościej. W innym z kolei artykule wyczytałam, przygotowując się, jakby porady, tak, jak wytrwać w tych noworocznych postanowieniach, było takie zdanie, że na przykład warto się podzielić jednym czy dwoma postanowieniami, na przykład na Facebooku. Wtedy będziemy się tego bardziej trzymali, no bo już to powiedzieliśmy. Co sądzisz o takiej poradzie? To takie głupoty pisane, czy to się może przydać? Ja myślę, że bardzo często potrzebujemy osoby, które by nam towarzyszyły w procesie zmian. Czyli kiedy wprowadzamy już zmianę, jakby ten jakby już czwarty element, krok do zmian, potrzebujemy osoby, sami nie wprowadzimy zmian. Według mnie, jeżeli dbamy o figurę, potrzebujemy osoby, która będzie też jakby proponowała nam, które na przykład partie mięśni warto ćwiczyć. Nie obowiązkowo, ja znam się na sporcie, ale orientuję się, że kobiety właśnie w dojrzałym wieku 40 plus czy starsze panie, na przykład nieskazany jest bieg czy na przykład jakieś podskoki. Stawy, takie rzeczy, dokładnie, czas badać serce. Dokładnie, i też może potrzebujemy kogoś, kto jest w stanie jakby prowadzić nas w tych ćwiczeniach. Kiedy na przykład uczymy się języka, nie sami potrzebujemy naprawdę nauczyciela rzetelnego, z którym mamy umowę na rok czasu. I wywiązujemy się z zadań. Czy podzielenie się Facebooku pomoże mi nauczyć się języka angielskiego? Nigdy nie, jakby nie obowiązkowo proponuję, czy być może i tak, ale umówienie się z nauczycielem na rok czasu i podpisanie umowy pewnie też da jakieś rezultaty. Jeżeli wpłacę zaliczkę na sesję terapeutyczną dla małżeństw i wiem, że ta sesja odbędzie się w czerwcu, pewnie takie zobowiązanie już będzie kolejnym krokiem, że zacznę te zmiany wprowadzać w swoje życie. A wiesz, Olu, przyszło mi teraz do głowy, może trochę odbiegnę od tematu. Czy radziłabyś z takimi postanowieniami czekać do nowego roku, czy na przykład lepiej już tu i teraz, że od jutra, od poniedziałku? Trochę odbiegnę od tematu, ale oczywiście, tak sobie że myślę, tak, że po co w sierpniu czekać do stycznia z postanowieniem, że coś tam? Ja myślę, że my tak naprawdę bardzo dużo zmian wprowadzamy w ciągu całego roku. Szczerze powiedziawszy, ja dosyć mało spotykam osób, które właśnie planują sobie zmiany w styczniu. Ja częściej spotykam właśnie osoby, które w ciągu roku czy coś zaczynają jesienią, czy wiosną, czy latem, i to jakby nie ma większego znaczenia, kiedy to się odbywa. I myślę, że zmiany, zadania, myślę, że nasze życie podobne jest do matematyki. Jakby ciągle mamy jakieś nowe zadania do rozwiązania i tak naprawdę nie da się w styczniu zaplanować całego naszego roku. Na przykład sam taki okres naszego życia jak 35-45 jest takim naturalnym okresem połowy naszego życia, tak mniej więcej, kiedy przewartościowujemy często nasze życie, i pytamy się, czy mój zawód jest tym, co ja chciałam. Czy mój związek jest takim związkiem, o jakim ja marzyłam? Czy moje relacje z dziećmi są takie, jakie ja chciałam? Czy na przykład mój zawód psychoterapeuty jest wspomagający moje własne osobiste relacje z dziećmi? Czy jeżeli ja konsultuję wieczorem, to pytam się samej siebie, kiedy ja mam relacje dla swoich dzieci, jeżeli ja ten czas oddaję dla innych osób? Że może ja będąc, analizując swoje życie, a to jest czerwiec, październik, jakikolwiek inny miesiąc, może nie warto czekać do stycznia, ale dzisiaj wprowadzić zmiany, że najważniejszą osobą w moim życiu są osoby, które ja kocham, i dla nich powinien być też czas. I tego się trzymamy, bo nasz czas już się niestety kończy, czas antenowy jest ograniczony. Podsumowując, drodzy Państwo, tak sobie myślę, nie narzekamy, bierzemy się do roboty, nie odkładamy tych postanowień, ale przede wszystkim bierzemy pod uwagę to, że tu będzie bardzo ważna konsekwencja, i trzeba inwestować. Inwestować nie tylko czas, ale i pieniążki.
zaangażować się i na pewno się uda. Czego oczywiście Państwu życzymy, żeby chociaż jedno postanowienie w tym roku udało się zrealizować na lata. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.